Zjeżdżający z maszyn na całe duże. Wytłumaczyć widzom, lecimy na żywo. O co państwo protestujecie? Po co się tutaj zgromadziliśmy? Zgromadziliśmy się po to, żeby pokazać niezadowolenie, tak? Że napływ ukraińskich towarów na polski rynek po prostu zdestabilizował sytuację. Nie możemy te zboże, które wyprodukowaliśmy, te wszystkie nasze produkty, nie jesteśmy w stanie nawet ich sprzedać wtedy, kiedy chcemy. Powiem szczerze, zajmuję się nie tylko gospodarstwem, zajmujemy się skupem i sprzedażą. Nie jest wcale prosto teraz w ogóle sprzedać jakikolwiek towar. Potrzeba na to czasu, a pieniądze, które uzyskujemy, naprawdę. Ja jestem też rolnikiem, przede wszystkim rolnikiem i naprawdę sytuacja jest coraz gorsza. Protest też jest to po to, żeby pokazać, że za chwilę część tych gospodarstw polskich upadnie i wtedy wszyscy, nawet ci, co w mieście, konsumenci, muszą zrozumieć, że to będzie nie tylko klęsko rolnictwa, to będzie klęsko całej gospodarki polskiej. Bo jeżeli rolnik nie ma pieniędzy, za chwilę przedsiębiorca, który produkuje maszyny dla rolnictwa, dla przemysłu, dla budownictwa, też za chwilę nie będzie miał pieniędzy. To jest szerszy problem. Jeżeli tego szybko rząd nie zobaczy, za chwilę obudzimy się z ręką w nocniku, za przeproszeniem. To będzie już po prostu za późno. Protestujemy też przeciwko Zielonemu Ładowi, który nam Unia narzuca. Nasz rząd niewiele robi, żeby jak zblokować niektóre przepisy, które nam narzucają odgórnie, gdzie mamy część gruntów za chwilę ugorować, tak? A myślę, że nikt by nie chciał, nie wiem, mieć firmy i nagle ktoś mu przychodzi i mówi, że 1/4, 1/10 firm produkcji masz wyłączyć. To nie można rozwijać gospodarstwa w ten sposób, że narzucają nam ugorowanie części gruntów.
nie po to grunty kupujemy, nie po to gospodarstwo rozwijamy, żeby te grunty teraz leżały odłogiem, ugorem za przeproszeniem, a koszty cały czas mamy tak jakby utrzymania maszyn, gospodarstw te same. Jasne. Panie Krzysztofie, jakby tak w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy tutaj się zebrali, w imieniu rolników, jakby pan miał możliwość przekazać coś rządzącym, o co by pan zaapelował? Apeluję przede wszystkim o to, żeby zajęli się tym napływowi tych produktów z Ukrainy i zaapelowali, i trzeba jakieś, nie wiem, wystosować pisma, szybko zadziałać w Brukseli, bo żeby, nie wiem, trzeba udzielić pomocy, jeżeli ten napływ będzie, musimy udzielić pomocy rolnikom, żeby zrekompensować straty. Po prostu te gospodarstwa będą upadały. Już się robi problem. Mam kontakt z firmami, które tam, powiedzmy, współpracują z rolnikami i robi się problem z płynnością finansową. Rolnicy mają problem z zapłaceniem rachunków. To jest naprawdę poważne, tak? I nie możemy, Unia nie może nam narzucać jakby odgórnie przepisów na nasz tutaj polski teren. Musimy to naprawdę mocno ze środowiskiem rolniczym konsultować, bo takie odgórne z urzędu narzucanie naprawdę zniszczy polskie rolnictwo, a wtedy odczują konsumenci. Za chwilę nie będziemy polskich produktów jeść, a wiemy, że doceniane są w całej Europie. Mamy dobre produkty. Za chwilę będziemy mieli jakąś tam, nie wiem, niewiadomego pochodzenia mleko, cukier, bo to na pewno nam grozi. Uważam, że wszyscy powinniśmy się połączyć i zastanowić nad tym, żeby pomóc temu polskiemu rolnikowi, bo niestety na tych barkach polskiego rolnika jedzie bardzo dużo firm, przemysłu i to opiera się to na konsumencie, tak? W sklepach to, co widzimy, te ceny są nadal wysokie, a produkty rolne są, uwierzy pan mi, że naprawdę dużo, dużo tańsze niż były. I gdzieś tu też jest, ktoś zarabia na tym rolniku, tak? Jasne. Wiemy, że dzisiaj, panie Krzysztofie, takie protesty odbywają się w bardzo wielu miastach Polski. Jakby tutaj słyszałem takie pogłoski, że to jest taki protest na razie pokazowy. Co dalej państwo planujecie? Czy jeżeli ten protest nie przyniesie się skutku, czy będziecie protestować do osiągnięcia swojego? Tak, to tym protestem chcemy tylko pokazać niezadowolenie. Nie chcemy sprawiać kłopotu, blokować dróg. A jeżeli to nie przyniesie odzewu, nie przyniesie skutku, mam nadzieję, że minister rolnictwa weźmie to do serca sobie i będzie spotykał się z rolnikami i jakoś to konsultował. Jeżeli to nie przyniesie skutku, no wiadomo, że trzeba bardziej rygorystycznie pokazać swoje niezadowolenie. Po prostu blokując, wjeżdżając do miast, no czego nie chcemy, bo wiadomo, że każdy ma swoją pracę, każdy chce dojechać do pracy, do szpitala, do lekarza, ale niestety, no człowiek zdesperowany musi się łapać za przeproszeniem żytwy. Tak? Jasne. Widziałem tutaj, jak jechałem do państwa, to widziałem tutaj też przychylność kierowców. Kierowcy łapali, także bardzo... Tak, bardzo widać, bardzo dużo ludzi widać, że popiera ten protest. Bardzo przychylnie zareagowali na to, co zobaczyli. Tak? Jasne. Bardzo panu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i trzymam kciuki. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich rolników, jesteśmy z wami i proszę o zrozumienie i minister rolnictwa niech się przychyli w końcu do naszych prośb i spojrzy na sytuację rolników. Dziękuję bardzo. Jasne, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Chcielibyśmy, żeby jak się pan nazywa?
normalne jest jeżdżenie traktorem po mieście? Chłopaku, a czy normalne jest nielegalne zbiegowisko pod zakładem karnym, żeby uwolnić swoich kumpli? Wiele rzeczy jest. Poza tym tego gościa nie da się obrazić. On sam się obraża tym, co robi. Thank you.
Laura Polska pisze na TikToku: człowieku, jakie przestępstwa popełnił Kamiński i Wąsik, że ścigali korupcję. Kim ty jesteś, przestępca? Tak, ścigali korupcję, tworząc nielegalne kwity. Rodziny świętej pamięci, rodzina świętej pamięci Andrzeja Lepera do dzisiaj nie usłyszała za tworzenie kwitów na jakie przestępstwa? A co powiesz mi, chłopie, o nielegalnym używaniu Pegasusa? Chociażby podsłuchiwanie samego Romana Giertycha i pieniądze. Czy takie narzędzia powinny być wykorzystywane do walki z konkurencją? Agent Tomek, tam usłyszysz bardzo dużo ciekawostek.
ja co? Pomalutku żegnam się z Państwem spod Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Lecę dalej. Strasznie już zaczęło padać, więc lecę dalej. Jeżeli coś na drodze będzie się działo, to połączę się z Wami jeszcze na TikToku. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za to, że byliście. Dzięki za wszystkie udostępnienia, za komentarze i te pozytywne, i te negatywne. To tworzy nam dyskusję społeczną. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Światełka.